z niewielu okazji, kiedy możemy się razem spotkać. I cieszę się z tego, że jesteśmy razem i będziemy razem również po tym spotkaniu tutaj na brzeżu rzeki Olzy. Chciałbym tylko przypomnieć, że kiedy zaczynaliśmy przygotowywać nazwiska osób do tego, żeby upamiętnić ich tutaj na tych tablicach, to wtedy pan profesor Mieczysław Borak podał nam 222 nazwiska. I tyle właśnie nazwisk jest dzisiaj tu na tych tablicach. W rzeczywistości jednak jest tak, że tych nazwisk, pomimo tego, że profesor Mieczysław Borak już nie żyje, ale wiemy, że tych nazwisk ludzi z Zaolzia, którzy zostali zamordowani w Rosji, w Związku Radzieckim, to tych osób jest około 600. Miejmy nadzieję, że kiedyś nam się uda ustalić większość nazwisk właśnie ludzi pomordowanych tam. Cała Polska przypominała sobie wczoraj rocznicę zbrodni katyńskiej. Mówiono o tym, odbywały się uroczystości z tym związane, także i my dzisiaj spotykamy się tutaj pod pomnikiem mordu katyńskiego, żeby przypomnieć sobie wszystkich naszych zmarłych, także i tych, których nie mieliśmy szczęścia poznać. Tak jak ja nie miałem szczęścia poznać mojego dziadka i nigdy go nie widziałem, więc więcej jest nas takich właśnie, którzy pozostali, byli okradzeni o tych swoich najbliższych. Przypominamy sobie wszystkich najpierw więźniów, a później pomordowanych w Kozielsku, Starobielsku, w Miednoje, w Katyniu. Pamiętamy o tym, będziemy o tym pamiętać i przyrzekam sobie i wam wszystkim, że będziemy się tutaj spotykać każdego roku tylko po to i przede wszystkim po to, żeby właśnie przypominać o tym, o tej zbrodni dokonanej na polskim narodzie przez władze Związku Radzieckiego, przez radzieckich i rosyjskich sołdatów. Poproszę teraz, żebyśmy na chwilę przypomnieli sobie tych wszystkich, których straciliśmy, o których pamiętamy, o których nie zapomnimy. Proszę bardzo, uczcimy ich pamięć minutą ciszy. Z Czesko-Cieszyńskiego i poprosimy o poezję w wykonaniu młodego pokolenia. Zapraszam. Ocalić od zapomnienia. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wijących pod latarniami, ile listów, ile zmartwień, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby dotrzeć i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Ach, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia.